Czekoladowy, czyli ten biały musik pod spodem. Ciasteczko to jest brownie, czyli ciasto na bazie właśnie czekolady deserowej i masła. Teraz nakładam mango marynowane pod ciśnieniem właśnie w miodzie pitnym w lipcu, czyli w miodzie pitnym na bazie miodu lipowego. Alkohol odparował, także dzieci także mogą jeść, nie ma z tym problemu. Dostaniesz, jak pan skończy, wiesz? Jak pan powie, że można się częstować. Pani jeszcze daje kwiatuszki? To jest sorczyk jadalny, czyli taka odmiana sorczyka hodowana specjalnie właśnie pod potrzeby gastronomii. Jest bez pestycydów, bez jakichś sztucznych nawozów, także można go śmiało spożywać. Jest mango, owoc marynowany w miodzie lipcu, czyli miodzie pitnym na bazie miodu lipowego. Teraz koleżanka nakłada storczyka jadalnego, czyli jest to storczyk hodowany specjalnie na potrzeby gastronomii, bez pestycydów, bez sztucznych nawozów, można go śmiało jeść.
najciekawsza część całego deseru. Tutaj właśnie przygotowujemy bezę mrożoną na bazie właśnie ciekłego azotu. Ciekły azot ma temperaturę około minus 195 stopni Celsjusza i zamraża nam właśnie białą czekoladę, tworząc taką właśnie krótką, zimną bezę. Thank you.